tego, ile ja dolałem, bo w sumie kurde na czynie. Podniosę się na czółko w ogóle? No dobra. Ty więcej do agregatu zalałeś. To trzeba będzie spuścić później. Dobra. Kurde, coraz gorzej to sprzęgło zaczyna chodzić. Trzeba wymienić. No. Nagrałem film. Możesz sobie pooglądać, będziesz wiedział jak wymienić. Taki kurwa film. Czekaj, ja w sumie pasa nie mam. Dobra, mamy chicken chongming. Trzeba się najeść, bo zaraz będziemy dach ściągać. Nie? Narzucamy teraz. Taki jest ten. Faga. Ty tam przyczepki gościu ma wynajem. I co? A nie widziałem. Wziąłeś? Przecież nie masz haka. Między chałupami. To co, masz nurek? Na welurkę. Wtedy gościu ten jechał busem. Normalnie najechał na tego i na trzech kołach jechał. Standardowo. Ale ten. Powiedziesz na Spark Hill, to tak samo jeżdżą. Amazon. A, Amazon, no bo tak, jak kupisz coś i potrzebujesz zaraz na następny dzień albo za 24 godziny, to. No może. Najechałem dwa razy i się przesortowało. To co na dole było, było na górze. No. Standardowo. Autostrada. Ale co najlepsze? Speed limit for air quality. Czyli tak nas zwolnili, żeby tutaj czyściutkie powietrze było, bo im auto wolniej jedzie, tym wiadome nie pali, czystsze nie? Spaliny, nie? Czyli jak wszyscy będą stać w jednym miejscu kopcić, to wtedy będzie czyściutko powietrze. Tak, to będzie idealnie. Szczególnie jak ja dam gazu. No. A żeś teraz dał gaz. Fe. A Ricebox. Ricebox wychodzi. Tutaj jedziemy już godzinę. A ten sobie rozstawił trójkącik, stanął na środku. No, tamten kurwa w drugą stronę będzie jechać. To zamiast go zepchać tutaj na ten. Co to mu tłumaczy coś kurwa? Ja pierdolę, no co za. Ja dzisiaj rano też jechałem, też rozjebane auto stało na środku drogi. Co za. Dlatego masz ciężej. Tyle mocy. Ciężej. Odpalić agregat jeszcze. Kurwa, elektrycznych mocy trochę. Ty przed chwilą czekaj, kurwa, mam brudny ten. To para. Nie, no tak, kurwa. Tak to chuj. No. Jak można zrobić światło tak, żeby. Może być to niedobrze i też tak samo będzie. No w sumie. Ten gościu pewnie przed sobą myśli, żebyś mu wypnął. Nie, no ale jak. Ale teraz no to mam telefon na wysokości moich oczu i w sumie. No to tam gdzie ty się patrzysz, to tam nie świecą na pewno. No tam nie świecą. Ja się patrzę tak przynajmniej dwa albo trzy auta do przodu. No ale jak wiesz. On na przykład nie wie, że za nim jadę jeszcze. No nie, nie, on jeszcze będzie widział, nie. Jak mu wsiądziesz jeszcze na hak. Nie. Jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze nie, no jeszcze tak. Musisz, ale jeszcze. Teraz jak hamulec nacisnę, to tak jakbym mu blinder robił. No. To tragedia te światła. I to tak legalnie są. To jeszcze się tak telepie? Chyba. Moje? Czy to u niego? Tak, z prawej strony, bo widać po rejestracji, że mógłby to. Ta żarówka, nie? I ten reflektor jakby kurwa latał, nie? Teraz nie widać. Tak w tych ciężarówkach starych kurwa jedzie i ten reflektor mu się trzęsie i tak jakby ci kurwa świecił po oczach blindą. Ale ty musisz skupiać. No. Ale on twoich świateł nie widzi. Nie wiem czy. Nie wiem czy długie będzie widział. Obrysówki tylko. Zarys auta tylko. Ale nie, no te światło to trzeba przestawić, to tragedia jest. Ale syf. Wow. Kurwa. Ty, ja tu się trochę ci wybłocę. Cześć. Ja pieprzę.
bokiem idzie ładnie. A kurwa, agregat to ciężki. Trakty trzeba było wyłączyć. Nie wyłączył. I co, tyle? No dalej nie pojedzie. Dalej nie pojedzie. Dobra. Dobra, wystarczy mi tyle. Dobrze jest z górki, to chociaż tu pojedzie. Yeah, a pierdolę. Ty, ja tu będę w 5 minut. Ja. Właśnie kurwa na fele jak wyglądają zajebiście. Fa, ale tu smród. Kurwa, mogłem tu w gumakach przyjść, ty. Ja mam gumaki, chcesz? A ty czym będziesz chodził? Ja mam buty takie kurwa, że mogę chodzić. No bo ja mam tylko podeszwę i reszta to szmata jest. No to weź te gumaki, będziesz mi kurwa. Kurwa. Co tu się dzieje? Ale szkoda, że ja mam tu słabą lampę w telefonie. Czekaj, muszę się odpryskać. Ja. Yeah. Tam są gumaki jeszcze. No, jakbyś mi powiedział. O. Jak pięknie zarównane. Ja tu stoję. Kur. Ty nie wiem, czy to tak da radę. Tu jest tak miękko. No właśnie, to trochę wsiada. I co? Świeci? Jak? Działa idealnie. Ach. Normalnie. Już się wyczerpały. To co, są? Hongkongi jakieś. Ale strasznie lekkie są, nie? No, bo w środku nic nie ma. Hongkong Soniki. Jak to świeci? Czekaj, tą wyłączę i wtedy zobacz. No dobra, i co widać? Dobra, dawaj filce. Bo ten jest załadowany agregat, dlatego tak. No, tak pięknie tutaj żeś. Nie ma kija. Poświeć na auto. Kurwa, ale zarzuciło. No. To jak zacznie kurwa, no to tym razem spadnie. Dobra, koniec nagrywania. Albo nie, ty wiesz co? Chodź jeszcze pójdziemy ten. Poświecić tutaj gdzie, co będziemy robić. Ja mam kamerę tam w samochodzie. Dobra, ale kamera. Chodź jeszcze tutaj, zobaczymy co ten. Ja już to pociągałem. Co będziemy robić? Chyba, bo tu śruby jeszcze zostają z ziemi. No, nie wiem jak... Tam co na ostatnim filmie nagrałeś, bo ja tam nie zobaczyłem. To nie, ale... to jeszcze ze starego było. No, to tutaj... Ten silnik też bierzesz? Tak. No. O, tutaj na przykład jest troszkę mokro. Wody, nie? Mokro. Tak. Tak dosyć mokro. Dobra, tu mamy ten dach. O, i tutaj jest dach. Co jest? O! Jest pieseł. Drugi też. Pieseł. No więc taki plan jest, żeby to wszystko ściągnąć. Także zaraz będziemy tutaj rozklejać. Niestety z kamerką tutaj nie zostanę, bo nie dość tutaj jest mokro, to tak dosyć nieźle mokro. Mam nadzieję, że te gumaki nie mają dziur. Więc kamerka razem, no kamerka idzie do auta i zabieramy się za robotę. Że tak to wygląda. Wow. Ale fajnie. No spoko, dobra, właśnie zaczęło lać, nie wiem czy to pewnie tego nie widać, ale zaczęło siekać. Siwy będzie teraz drzymał pewnie, a ja będę jechał tym Fordem. Także tutaj jak żeśmy to naskładali ładnie i zawijamy do domciu. Jest godzina 20:08, godzina jazdy do domu, także jest git. Dobra, próbujemy jechać. Siwy stoi, obserwuje.
Pokaż się, troszkę, trochę cię ochlapało. Dobra, kurwa, sprzątanie i jedziemy. Farma. Dobra, jest 10 godzina. Siwy za 2 godziny zaczyna pracę. Troszkę auto brudne. Ty też wcale lepszy, nie, lepiej nie wyglądasz. No. Także jest pięknie. Dobra. Lecimy.